Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest Dzień z Republiką, godzina 14.11. Rozpoczynamy kolejną rozmowę. A moim gościem jest pan Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, porozmawiamy na początku na temat programu, który już przez niektórych został nazwany programem Laptop Plus, czyli chodzi tutaj o laptopa dla każdego czwartoklasisty. Właśnie, za chwilę pytanie, czy dla każdego rodzice czwartoklasistów mają otrzymać ten sprzęt? I pytanie podstawowe, jakie są kryteria otrzymania tego sprzętu? To jest tak jak ze wszystkimi rzeczami w szkole, czyli każdy powinien mieć równe szanse i dlatego taki sprzęt trafi do każdego czwartoklasisty, który pójdzie do szkoły w tym nadchodzącym roku szkolnym. No i cel jest przede wszystkim taki, żeby móc wykorzystywać te narzędzia, które daje cyfrowa edukacja i żeby móc je wykorzystywać w każdej szkole w Polsce. Myślę, że to jest cel, o który warto powalczyć. To tutaj takie pytania dodatkowe. Czy na przykład, bo też takie pojawiły się informacje medialne, czy na przykład rodzice będą musieli zapłacić jakiś podatek od darowizny? Nie, no i to jest takie, widać, że ktoś bardzo chciał napisać artykuł, bo to jest taki artykuł, gdzie jest napisane, że co prawda podatek od darowizny przysługiwałby tylko w przypadkach, kiedy w ciągu 5 lat rodzic dostałby 3 laptopy dla swoich dzieci, czyli no, umówmy się, że nie jest to w większości polskich rodzin standard. No tak, bo to standard. Tylko czwartoklasiści. No mówię, no nawet jeżeli jest rodzina wielodzietna, no to myślę, że to jest jakiś procent nie za duży. No ale nawet w tym artykule było napisane, że na gruncie obowiązujących przepisów tego podatku od darowizny praktycznie nikt nie zapłaci. No a jeżeli chodzi o podatki inne, takie podatek VAT czy podatek dochodowy, to tak jak zresztą w przypadku tego podatku od darowizn, przygotujemy ustawę, w której będzie jasno napisane, że żadnych podatków rodzic od tego nie zapłaci. No, trudno sobie wyobrazić, żeby państwo, które coś przekazuje, jeszcze chciało za to jakieś pieniądze. Jeśli chodzi o te głosy krytyki, to także krytycznie ocenił ten pomysł prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiesław Paluszyński. I tutaj zacytuję. To się może skończyć powtórką z innego programu. Chodzi o komputery dla dzieci z byłych PGR-ów. Szybko okazało się, że lombardy zapełniają się tym sprzętem. Zatem no, pytanie, czy tutaj rodzice będą mogli sprzedać taki sprzęt i czy będzie właśnie, czy będą jakieś zapisy regulujące tego typu sprzedaż? Pan prezes Paluszyński przeprosił za swoje słowa i myślę, że to zamyka temat. On też w swojej wypowiedzi podniósł szereg takich kwestii związanych ze specyfikacją, technologią i to są akurat kwestie, na które warto zwrócić uwagę. Myślę, że to jest program, który, jeżeli patrzymy na cały świat, jest programem wyjątkowym. To jest dzisiaj prawdopodobnie największy taki zakup sprzętu do szkół na świecie, więc to jest oczywiste, że są różne opinie i dobrze, że one są, dlatego że jeżeli jest wiele opinii, to jest szansa na to, że to, co będziemy tworzyli, po prostu będzie lepsze. Ale rozumiem, że w tej ustawie znajdzie się zapis dotyczący zbywania tego sprzętu, czyli jakiś okres trwałości, To, że tego sprzętu nie będzie wolno zbywać, to jest oczywiste. Natomiast tutaj jakby nie chodzi o to, żeby wprowadzić w prawie zakaz, tylko żeby go skutecznie egzekwować. I będą fizyczne zabezpieczenia, ten sprzęt będzie specjalnie oznakowany. To nie jest tak, że tutaj o tym nie pomyśleliśmy, natomiast ja też patrzę na to w ten sposób. To jest sprzęt dla dzieci. To jest coś, co myślę, naprawdę mało który rodzic zdecyduje się na to, żeby sprzedać sprzęt, który ma po prostu służyć jego dziecku. Zresztą, jeżeli takiego sprzętu by zabrakło, no to przecież to byłoby bardzo szybko zauważone w szkole. Ja nie uważam, że takie sytuacje są realnym zagrożeniem na dużą skalę, no ale na wypadek, gdyby komuś to przyszło do głowy, to też będą stosowne zabezpieczenia. Czyli reasumując, program wchodzi w życie od września, czy rodzice będą musieli jakieś wnioski składać? To jest tak, że tutaj nie trzeba będzie składać żadnych wniosków, bo to będzie przysługiwało każdemu dziecku. Natomiast jeżeli chodzi o dokładny termin, kiedy ten sprzęt trafi do szkół, no to tutaj jesteśmy zakładnikiem tych procedur przetargowych. Tak jak mówiłem, to jest bardzo duży zakup, musimy robić wszystko zgodnie z prawem, wiemy, że wpłynęły odwołania. To wszystko ma wpływ na harmonogram realizacji tego projektu, ale moim zdaniem z bardzo dużym prawdopodobieństwem na jesieni tego roku ten sprzęt trafi do młodych ludzi.
Panie ministrze, poinformował pan też o ubiegłotygodniowym cyberataku na profil zaufany, czyli no, profil niezwykle ważny, tak, z którego niektórzy niemal codziennie korzystają. I rodzaj ataku credential stuffing. Proszę może wyjaśnić naszym widzom, o co tutaj chodzi, co to jest, czym jest atak tego typu? To polega na tym, że wykradziono jakąś bazę danych do logowania, PAR, adres mailowy i hasło. I próbowano przy tej pomocy zalogować się na konta tych użytkowników właśnie w systemie profil zaufany. To się nie powiodło, ponieważ ten atak został wykryty przez naszych ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa. Natomiast jednocześnie warto powiedzieć o tym, że ten atak dowiódł czegoś, co powinno rzeczywiście nas zmartwić, bo on pokazał, że 45% tych kont, które były próbowane, miało takie samo hasło jak w innym serwisie. A to jest taka podstawowa zasada. Nie korzystajmy z tych samych haseł, no szczególnie do tak ważnych systemów jak te systemy rządowe, no bo na przykład zaraz zbliża się okres składania zeznań podatkowych. Znając dane do logowania na profil zaufany, można na przykład w czyimś imieniu złożyć PIT. Tak? No nie chcielibyśmy, żeby ktoś w naszym imieniu to zrobił, także powinniśmy tych danych pilnować, mieć unikalne hasła. Czyli różne hasła to tak naprawdę zabezpieczenie. No oczywiście, dlatego że różne wycieki mogą się zdarzyć. One się zdarzają nawet z bardzo dobrze, wydawałoby się, zabezpieczonych systemów. Natomiast chodzi o to, żeby, jeżeli już taki wyciek nastąpi, żeby nie doprowadziło to do sytuacji, w której uderzy to w nas też na innych płaszczyznach. Ale rozumiem, że akurat ta historia dobrze się skończyła, tak? Nie było szkód, obyło się bez szkód. Obyło się bez szkód, no i mówię, dlatego o tym mówimy, żeby może niektórzy zastanowili się nad tym, jak postępują ze swoimi danymi w sieci i po prostu byli ostrożniejsi. Panie ministrze, właśnie skoro już rozmawiamy na temat tych przestępstw w sieci, to niestety myślę, że wielu z nas, wielu także telewidzów, którzy posiadają tutaj konta mailowe, telefony komórkowe, spotkało się z różnego rodzaju SMS-ami, z różnego rodzaju linkami do zapłaty. Czy to jest rzeczywiście jakaś plaga ostatniego czasu? Mamy dużo zgłoszeń w tym zakresie i odpowiedzieć na to wyzwanie ma ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Mam nadzieję, że ona się znajdzie w porządku najbliższego posiedzenia Rady Ministrów i kiedy rząd ją przyjmie, no to będziemy mogli już powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę milowy krok, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożeń w sieci, dlatego że ona pozwala pierwsze skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom związanym właśnie z takimi SMS-ami, ale też z podszywaniem się pod czyjś numer telefonu, podnosi poziom bezpieczeństwa poczty elektronicznej dla obywateli. Także kilka rozwiązań bardzo praktycznych, które polegają na tym, że firmy, które dostarczają nam usługi, mają po prostu powinny mieć po prostu zobowiązania wobec swoich użytkowników, aby zapewniać im wyższy poziom bezpieczeństwa. Panie ministrze, czyli chodzi tutaj na przykład o dostawcę telefonii komórkowej, tak internetu, oni będą zobowiązani do tego zapewnienia? Chodzi o telekomy, chodzi o dostawców internetu, usług telekomunikacyjnych i usług poczty elektronicznej. Powiedział pan, że ci dostawcy powinni zapewnić nam bezpieczeństwo. Tak. Co zatem zakłada ta ustawa, jeśli tego bezpieczeństwa nam nie zapewnią? Czyli odszkodowanie, tak? No, po prostu kary za niestosowanie się do zapisów. Natomiast jakby to jest tak, że firmy chcą z nami współpracować. Tutaj nie ma takiego odepchnięcia tych obowiązków od siebie, no ale ponieważ to są kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, no to niestety to musi być uregulowane w ustawie, to musi też przejść proces notyfikacji w Komisji Europejskiej, tak aby no, po prostu to wszystko, co się będzie działo z naszymi danymi, było zgodne z prawem. To jest niezwykle ważne, bo prywatność to jest też bardzo istotna wartość. Powiedział pan, że takie zgłoszenia zdarzają się coraz częściej, właśnie coraz więcej osób postanawia coś z tym zrobić. Proszę powiedzieć, jakie są obecnie najpopularniejsze rodzaje tych oszustw? O co tutaj chodzi? Na co powinniśmy uważać? No, przede wszystkim powinniśmy uważać na właśnie tego rodzaju ataki, które mają zazwyczaj na celu wyłudzenie od nas często nie aż tak bardzo dużej kwoty pieniędzy. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby cyberprzestępcom nabić kieszeń, a oni te środki wykorzystują niestety do wielu rzeczy, bo część grup, które parają się cyberprzestępczością, to są grupy powiązane z rządami innych krajów, na przykład z Rosji. I niestety
padając ofiarą cyberprzestępców, no nie dość, że sami tracimy, to czasami możemy doprowadzić do sytuacji, w której wzbogaci się dzięki nam po prostu będące na usługach Kremla grupa hakerów. Uważam, że no, drugi powód, żeby tym bardziej uważać. Warto pamiętać o tym, że coraz popularniejsze stają się też ataki typu ransomware. One polegają na tym, że po prostu przestępcy zaszyfrowują treść naszego komputera, chcą okup, a czasami nawet jeśli ten okup wpłacimy, to i tak nie uniemożliwiają nam odszyfrowania zawartości naszego dysku. Także uważajmy na to, co klikamy, co instalujemy. Jeśli popatrzymy na to, jak działają cyberprzestępcy, to okazuje się, że bardzo często użytkownik wykonuje naprawdę kilka kroków do tego, żeby oddać kontrolę nad swoim sprzętem tej drugiej stronie. Dlatego im więcej rzeczy, których byśmy się na co dzień nie spodziewali, musimy wykonać, tym bardziej powinno to podnosić nasz poziom czujności. Panie ministrze, jeżeli niestety zdarzy się taka przykra sytuacja, że na przykład ktoś kliknie w ten link w tym SMS-ie i zobaczymy, że coś się zaczyna dziać, gdzie to zgłaszać, co z tym zrobić? Najlepiej do zespołu CERT Polska, strona cert.pl. Tam mamy formularz, możemy go wypełnić, mamy też numery telefonów, adresy e-mail, gdzie możemy zgłosić się właśnie z naszymi problemami. To nam podwójnie pomaga, dlatego że po pierwsze daje nam szansę na wsparcie tej osoby, która takie zgłoszenie składa, a po drugie pozwala nam też monitorować skuteczniej ten krajobraz zagrożeń na dany moment. To jest ważne, dlatego że też w oparciu o to my możemy lepiej stosować różnego rodzaju zabezpieczenia i informować o tym, że na przykład jest prowadzona akcja według jakiegoś konkretnego motywu i dzięki temu to też daje większe szanse na to, że ktoś po prostu uniknie padnięcia ofiarą cyberataku. Mhm. Jeśli chodzi o statystyki, to kto najczęściej pada ofiarą takiego ataku? Czy to są ludzie starsi, czy teraz wręcz przeciwnie, ludzie młodzi? Myślę, że tutaj ofiary cyberprzestępczości nie dzielą się w jakiś taki szczególny sposób na grupy wiekowe. To jest taki rodzaj przestępstwa, którego ofiarą może paść każdy z nas, a moim zdaniem im większa pewność siebie i przekonanie o własnej, można powiedzieć, nieśmiertelności w starciu z cyberprzestępcami, tym większe szanse, że to właśnie na nas padnie. Czyli musimy pozostać czujni, w razie czego reagować, żadnych podejrzanych linków, żadnych właśnie... Ja bym powiedział tak. W podejrzane linki to nikt nie klika, tak? Tylko problem polega na tym, że często te, które realnie są zagrożeniem, one właśnie nie wyglądają na podejrzane, bo na przykład się czegoś spodziewamy. Ja sam pamiętam sytuację, kiedy w okolicach świąt czekałem na jakąś paczkę i sam dałem się nabrać, kliknąłem na taki link, który czyli, podawał się pod... Czyli, że twoja paczka już czeka? Dokładnie, czy... tak. Dokładnie tak. Ja się nie dałam na to nabrać. No, na szczęście jest tak, że te kolejne już kiedy doszedłem do tej strony, do której kierował ten link, no to zorientowałem się, że coś jest nie tak. Natomiast no, po prostu byłem w biegu, czekałem na paczkę, także wydało mi się to wiarygodne. No i niestety, no, takie coś może spotkać każdego i jeżeli ktoś mówi, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby przedrzeć się przez tę jego obronę, to może po prostu nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że już padł ofiarą takiego ataku. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. To był pan Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Raz jeszcze dziękuję. Państwu również zachęcam do pozostania z nami. Już za chwilę kolejne rozmowy. Do zobaczenia.